Witam serdecznie w moich skromnych progach. Ja jestem Arrakis, a to jest 28 odcinek z gry God of War. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy ogarniać przysługę zatytułowaną Martwy Fracht. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, wskakujemy do łódeczki i płyniemy. Mamy trzy miejscóweczki do odwiedzenia. Mam nadzieję, że szybko je zlokalizujemy i ogarniemy sobie temaciki związane z Martwym Frachtem. I najprawdopodobniej, moi drodzy, zaraz będziemy na pierwszej miejscóweczce. Dobra. Sumujemy, moi drodzy. Sumujemy. I wjeżdżamy do góry. Wjeżdżamy do góry i cóż my tutaj znajdziemy? Moi drodzy, znajdziemy przeciwników! Elegancko pierwszy wyjechał z areny. No i jedziemy z drugim. Ze względu na to, że to są smerfy, możemy z nimi walczyć tylko na pięści, gdyż nasza siekierka się od nich odbija i pozostał nam jeszcze jeden zawodnik. Dobra, bucikiem i, moi drodzy, eleganko finisherek. Cudownie. Moi drodzy, cudownie. Jakieś fanty wyżegali? Nic. Nieźli twardziele. Był za nich wszystkich odpowiedzialny. To miał sporo na głowie. Boisz się tego? Odpowiedzialności. Nie. Raczej nie. Może kiedyś się bałem, ale teraz już nie. Co się zmieniło? No bo gdy tu jestem z tobą, czuję się doroślejszy. Moi drodzy, mamy jeszcze czarnego gluta i spróbujemy sobie zawalczyć z tymi panami. Nasze drugie podejście. Ojojoj. Elegancko. Na spokojniutko. Młody, postrzelaj w nich. Elegancko, moi drodzy. Pięknie. Pięknie. Elegancko, moi drodzy, elegancko. Dobra, gdzie jest drugi? Gdzie jest drugi? Dobra, szybko się oddalmy, żebyśmy ich widzieli obydwu. Elegancko, moi drodzy, elegancko. Dobra, chodź kolego. Oj, 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 oj. Ale nas wybił skubany z równowagi. Oj, trafił. Ale pięknie, weszła teraz konterka. Oj, trafił drugi, niedobrze. Elegancko. Dobra, odsuńmy się troszeczkę. Dzień doberek. Pięknie, moi drodzy. Moi drodzy, udało się. Udało się ich ogarnąć. Elegancko. Zbieramy fanciki. Czyli Zdrówcio i Szał. Tak, Szał się też przyda, moi drodzy. No i wyciągamy z dziury nagrodę. Pył światów, moi drodzy. Pięknie. 8 szczelinek zamknięte, to cieszy. Symbol światła, który łączy ze sobą wszystkie światy. Używał takich dziwnych run? Jak teraz o tym myślę, to nie. No i dobra, moi drodzy, uciekamy zytąd. Pięknie. Przeciwnicy ogarnięci. Tak więc jedziemy do naszej łódeczki i, moi drodzy, pędzimy dalej.
Dobra, jest kajak, moi drodzy, wsiadamy i płyniemy. Dobra, gdzieś tam, okej. Okay. Ale tutaj, moi drodzy, mamy złoto, które oczywiście sobie weźmiemy. A gdzie jest kolejna arena i kolejni przeciwnicy? Dobre pytanie. Skoro Ymir był pierwszym gigantem, skąd się wziął? O, moi drodzy, jest żarówka. Pięknie. Wielka pustka. Nie było jeszcze żadnych światów, tylko pierwotne siły. Był ogień i lód. I gdy spotkały się w pustce, stworzyły... Wodę? Więcej niż wodę. Była to mistyczna krew czegoś zupełnie nowego. Dobra, Mimir nie zakończy tej opowieści. Chaosu, matką i ojcem wszystkich, którzy pojawili się... Dzień dobry! Wrócimy do tego pociągu. Jedziemy, moi drodzy. Elegancko. O, i finiszerek, moi drodzy. Pięknie, jest finiszerek. I pozostał nam jeszcze jeden zawodnik do oklepania. I bucikiem. O, nie bucikiem. To nie było bucikiem. Myślałem, że bucikiem wahaczy. Jak jeden kapitan przewodził tylu ludziom? Zdobył ich lojalność, więc go słuchali. A potem zginęli. Widać, był złym przywódcą. Czemu moi tak drodzy, coś mieć? Tutaj mamy. O... Poprowadził ich wszystkich na śmierć. Prawda, ale sami chcieli za nim iść. Nawet dobrzy przywódcy czasem się mylą. Najlepsi biorą odpowiedzialność za błędy. Zapamiętaj to. Dobra, tutaj coś mamy. Chłopcze, młody niech ogarnie. Tutaj. To kolejna z tych map. Moi drodzy, mamy kolejną mapę. Wyspa Stworzenia. Elegancko. Nie rozumiem tych, którzy marnują czas czcząc bóstwa stworzone przez inne. Oddaję cześć Buriemu, pierwszemu spośród bogów, od którego pochodzą Asowie. Zostawiłem dla niego hołd na wyspie, która została mu poświęcona. Nagrody, moi drodzy, niezwykłe zaklęcie. Sztaba Wiecznego Mrozu, 5 sztuk złota Egira, 7 fragmentów łusek Węża Świata i 6 koła. Srebereczka, moi drodzy, elegancko. Elegancko. Dobra, i cóż my tutaj mamy? Co tam jest? I tutaj mamy skrzyniunię, moi drodzy. Oraz mamy golema. Dzień dobry. Dzień dobry. Oj, 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 oj. Bardzo nieładny atak. Dobra, kolego, otwieraj mordkę. Oj, nie zdążyliśmy. Ale pięknie, moi drodzy, jedziemy. I proszę bardzo, moi drodzy. Pokopiemy naszego golema po żeberkach kamiennych. Elegancko. Uważaj! Dobra, odsuńmy się. No i pięknie, moi drodzy. Golem uśmiercony. To cieszy. To cieszy. Coż wyrzegał? Szczątki pradawnego i bestiariusz. Pradawny ognisty. Już z łodzi czułem bijący od niego żar. Teraz wiemy, co się stało z tymi wszystkimi okrętami. Elegancko, moi drodzy. I zbieramy dalej fanty. Mamy żar. I cóż nam wjechało? Serce pradawnego, moi drodzy. Cudownie. Ognista pieczęć skupienia. Rzadki przedmiot zaklęcie. Zwiększa odporność na obrażenia od ognia o 50%. Kumuluje się maksymalnie do 85%. Pięknie. Łuski Węża Świata, moi drodzy, cudownie.
sreberko, prawie 4 koła, no i twarda stal ze Svartalfheimu, moi drodzy. Elegancko, elegancko. Szybciusio, uzupełniliśmy sobie zdrówcio. No i to cieszy, moi drodzy, to cieszy. Twarda stal, łuska węża świata. No pięknie, pięknie. Czy my coś tutaj jeszcze ciekawego mamy? No wychodzi na to, że chyba nie. Nigdzie nie wejdziemy, nigdzie się nie powspinamy. No to nie pozostaje nam nic innego, jak spływać stąd, moi drodzy. Byłeś kiedyś przywódcą? Ja? Wiele lat temu, tak. Przewodziłem żołnierzom. A byłeś w tym dobry? To nie takie proste. Czy kiedyś... Dość już pytań, chłopcze. Skup się na tym, co masz robić. Tak jest. Moi drodzy, kolejna żarówka i tym razem witalność wzrasta o 2 punkciki na stałe. Elegancko. Mimir, możesz skończyć tamtą historię? Ano mogę. No raczej Mimirek nie skończy tej historii. Wynurzył się z pustki, a z niego powstało wszystko. Chyba tu, moi drodzy, chyba tu. Nawet asów? Ano. Każdy bóg, człowiek i bestia zrodzili się z ciała Emira. Wiesz o, co? Proszę. Opowiem później. Tu jest Łajza. Dobra, kruk ubity. Tutaj mamy, moi drodzy, rzecz do podniesienia. I tutaj jest rzecz do podniesienia. Pięknie. A tutaj mamy dzbanek do rozbicia. Cudownie, moi drodzy, cudownie. No i skrzyniunia jest już odsłonięta. Podnosimy wieko i zbieramy, moi drodzy, twardą stal i łuskę węża świata. No pięknie. Pięknie. I cóż my tutaj mamy? Dobra, przejście, moi drodzy, zostało udrożnione. Tak więc schowajmy sobie topór. I dzień doberek! Dobra, jedziemy, moi drodzy. Mody, postrzelaj sobie troszeczkę. I gdzie jest nasz koleżka ostatni? Dobra. Elegancko, moi drodzy, elegancko. I szybki finiszerek, cudownie. Pięknie. Moi drodzy, teraz musimy wrócić do... kapitana. Mam nadzieję, że kapitan się ucieszy. Nie sądzę. Chciał sam odprowadzić załogę na wieczny spoczynek. Ale nie mógłby tego zrobić. To dla niego bez znaczenia. Nasze zwycięstwo tylko uwydatni jego porażkę. To... czemu to zrobiliśmy? No, moi drodzy, jakaś... A, proszę bardzo. No. Pięknie. Teraz dostaniemy się do skrzyniuni. Cudownie. Wieko w górę. Elegancko. Twarda stal i łuska węża świata. No pięknie, moi drodzy, pięknie. To jest, to jest, to jest. I wiecie co, jak już jesteśmy tutaj i praktycznie mamy wykończonego tego naszego questa, to zbadamy sobie resztę tej miejscóweczki. Bo w sumie dlaczego by nie? Cóż my tutaj mamy? Ciężko powiedzieć. A tutaj jest coś dla młodego. Ciekawe, kto to zapisał. Mamy kolejne informacje, moi drodzy. Kara asów. Kapitanie Eryku, to nasza wina. Udało nam się dostać do jednej z asgardzkich bibliotek, od których mieliśmy się trzymać z daleka i w ciągu dnia dorobiliśmy się więcej niż przez lata handlu. Jednakże burza, która zatopiła twoją flotę... Podczas nawałnicy miałem wizję. Sam Thor przyszedł do mnie. Pojawił się na pokładzie Mariusudena w akompaniamencie grzmotu. Pragnął zemsty. Powiedział, że okradliśmy bogów i czeka nas za to kara. Błysnęło jasne światło, a potem zapadła ciemność. Obudziliśmy się tutaj.
jakimś cudem przetrwaliśmy katastrofę. Chociaż podejrzewam, że była to część kary asów. Teraz jesteśmy zmuszeni do spędzania ostatnich dni naszego życia na skale, otoczeni przez sługi Hel i Tatzelwurmy. Głodujemy i rzucamy się sobie do gardeł. To nie potrwa długo. Czy Egir będzie wyrozumiały? Czy Ran będzie pełna współczucia? Czy może wypędzą mnie, bym zamarzł w Hel? Chyba nie mnie to wiedzieć. Przepraszam, kapitanie Eryku. Proszę bardzo. Proszę bardzo, słowa skruchy. Dobra, schodzimy stąd i moi drodzy, pójdziemy sobie teraz tutaj. Tutaj coś jest, podnosimy. A tam, moi drodzy, mamy, o proszę bardzo. Mamy dzbana, którego rozwalamy. I mamy dostęp do kolejnej skrzyniuni, moi drodzy, pięknie. Twarda stal, łuska węża świata. Pięknie, moi drodzy, pięknie. Dobra, idziemy teraz do góry. Dobra, chycaj, kolego, chycaj. I tędy sobie przejdziemy, moi drodzy, i wejdziemy na górę. Proszę bardzo. Ładnie. Tutaj mamy windy. Dobra, wejdziemy sobie do góry. Windy na razie zostawimy w spokoju. Wejdziemy do góry i obadamy sobie jedną rzecz, moi drodzy. W ogóle jak zdrówcio nasze na full, elegancko. O właśnie, moi drodzy, mamy linę i pytanie... Tak, możemy z niej skorzystać. Pięknie. I cóż my tutaj znajdziemy, moi drodzy? Tchnienie Ymira. Rzadki przedmiot, rękojeść topora. Niewielka szansa na wywołanie eksplozji mrozu przy każdym trafieniu toporem. Moi drodzy, proszę bardzo. Taką oto rękojeść żeśmy znaleźli. Pięknie. W sumie opylimy ją chyba u Kuwana. Gdyż na razie mamy jedną rękojeść, z której tak naprawdę korzystamy. Ale nie, 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 kolego, ty nie schodź jeszcze na dół, gdyż musimy sobie zrobić przejście, tak? Na wszelki wypadek, gdybyśmy w przyszłości potrzebowali. Moi drodzy, windy, tamte, które widzieliście, widzieliśmy, na razie zostawimy w spokoju. A pędzimy w jedno miejsce, miejsce, które ostatnio widziałem. I chciałem się do niego dostać, a czas jest tak dobry, że możemy się tam bujnąć i pozabijać sobie wrogów. Ojojoj, złotko. Dobra, mamy złotko. Moi drodzy, kolejne złotko, elegancko. Bardzo fajnie, że złoto Egira nam wjeżdża, bo jest naprawdę przydatne. Ano mogę. Na czym? A! Ymir, pierwszy gigant, wynurzył się z pustki, a z niego powstało wszystko, co żyje. Chociaż to właśnie asowie uznali, iż są tak wspaniali, że to oni powinni zarządzać resztą stworzenia. To Odyn podniósł rękę na stwórcę i przelał życiodajną krew Ymira swoją włócznią. Powiedział, że to zło konieczne, aby no dobra. W światach zapanował pokój. Mimirku, koniec albo twojej opowieści. A my, moi drodzy, zabieramy się za tegoż gada. Dobra, porzucajmy sobie w niego troszeczkę toporkiem. Niech on tutaj do nas przyjdzie. Oj, niedobrze, niedobrze. Dobra, moi drodzy, siekierka wzmocniona, jedziemy. Jedziemy, 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 jedziemy. I pięknie, moi drodzy, skakujemy na tego ogra i troszeczkę go poukładamy.
No i nie zdążyliśmy go, moi drodzy, ubić. Ale to nic. Zaraz go sobie ogarniemy. Jeszcze żyjesz, kolego? Nie, już nie żyjesz. Pięknie. Co wyżygałeś? Co wyżygałeś? Łuska węża świata i zaktualizowany bestiariusz. Jeśli ojciec skłoni ogra do wykonania miażdżącego ataku ze skokiem, potwór będzie musiał chwilę po nim ochłonąć. Oby tylko nie trafił. No dokładnie, oby tylko nie trafił. I cóż nam wjechało? Miękka stal, moi drodzy, sreberko, cudownie. Srebereczko. O, dzień dobry! Moi drodzy, mamy kolejnych przeciwników. Dobra, miotaj. Dobra, ktoś jeszcze w nas tutaj strzela. Nie za bardzo wiem kto. Oprócz tego jednego koleżki. No i pięknie, moi drodzy. No i pięknie. Zaktualizowano bestiariusz. Potrafią stworzyć lodową ścianę, żeby się za nią ukryć. Kiedy się pojawia, ojciec może rzucić w nich toporem albo cisnąć go daleko i przywołać go do siebie, żeby ich trafił od tyłu. Okej, moi drodzy, mamy tipa bojowego. I nie tą strzałem, co trzeba. A tutaj, moi drodzy, mamy lustereczko. Dobra, pobawmy się lustereczkiem. Elegancko. Elegancko, moi drodzy. Pieczęć zniszczona. Otwieramy wrota. No i mamy skrzyniunię, moi drodzy. Mamy skrzyniunię. Twarda stal i łuska węża świata. Elegancko, moi drodzy, elegancko. I cóż my tutaj mamy? Tutaj mamy furtkę, której nie otworzymy. Do góry jest łańcuch, do góry jest wiadereczko, moi drodzy, które już zostało ogarnięte. I moi drodzy, mamy runiaczka. Pięknie. Ciekawe, co ma w środku. A tam mamy pieczęć. Elegancko, pierwsza pieczęć zdjęta. Cóż my możemy zrobić teraz? Musimy iść tędy. Jakby na to nie patrzeć, musimy iść tędy. Moi drodzy, tam mamy kolejny kryształ. Ładnie. Coś gdzieś jeszcze, jakaś niespodzianka? Chyba nie. Dobra, idziemy. Ta furtka jest zamknięta, moi drodzy. O, jest sporo wiadereczek. Dobra, tego wiaderka nie zdejmiemy. I, moi drodzy, mamy... Mamy kolejną runę, ależ one są bardzo, ale to bardzo brzydko pochowane. Jednakże mamy zawodnika do ubicia. Elegancko. Pięknie. Oj, trafił niedobrze, trafił. A nie powinien. Ale trafił. Trochę zdrówka żeśmy odzyskali. Troszkę sreberka żeśmy znaleźli. Pięknie. No, młody, jeszcze raz. Pięknie, mamy mostek, moi drodzy. I mamy... Mamy, moi drodzy, szczelinę. Dobra, bierzemy. Tak, pył światów, elegancko. Ósma szczelina, moi drodzy, zamknięta. To cieszy. Mamy skrzyniunię. I, moi drodzy, mamy furtkę. Pięknie. O, i cudownie, mamy od razu do podniesienia złotko. Moi drodzy, bierzemy kryształ.
Jeżeli jest coś takiego, to na pewno ten kryształ trzeba będzie gdzieś do góry zataszczyć. Jedyne miejsce, gdzie możemy go zostawić na dobrą sprawę, to jest to miejsce. Dobra, lecimy, moi drodzy, lecimy. No i dobra, gdzie my jesteśmy? Dobra, musimy teraz sobie zejść na dół. Ej, moment, moi drodzy, troszeczkę się zamotałem. Jakby na to nie patrzeć, ale zaraz się odmotamy. Dobra, stąd było wzięte, a tu wchodzimy, moi drodzy, tutaj wchodzimy. Tak. Tu wchodzimy i tu zrzucamy sobie wiadereczko, moi drodzy. I pięknie bierzemy zawartość wiadereczka. Zobaczmy sobie, co tutaj jest ciekawego. A tutaj, moi drodzy, są przeciwnicy. Ładnie. Ciebie też witamy gorąco, kolego. O, ty jeszcze żyjesz. Trochę się kolega zbugował. No i mamy miejsce, moi drodzy, na naszego kamolca. Wracamy. Bierzemy naszego kamolca, proszę bardzo. Jak wszystko się elegancko układa w jedną piękną całość. Dobra, kamolec na rąsie i, moi drodzy, pędzimy. Pędzimy, moi drodzy, i lecimy tutaj na dół. Proszę bardzo, za zakrętem piękny otworek na tego kamolca. Pasuje idealnie i... Proszę bardzo, mamy most, moi drodzy. Mamy mościk. I to cieszy. I mamy kolejnych przeciwników. Dobra, kolego, poszczelaj, poszczelaj. A tutaj mamy kurteczkę, moi drodzy, i mamy tak, srebereczko oraz łańcuszek. Jezu, mógłby randomowo nie wchodzić na ten łańcuch, Kratos, byłoby całkiem miło. Dobra, i cóż my tutaj mamy jeszcze ciekawego? Waza zniszczona. Lecimy dalej, moi drodzy. Lecimy dalej. Proszę bardzo, jest kolejny most, a tam jest kolejny kamolec. I jest kolejny most. Cóż, tylko się cieszyć. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. I proszę bardzo, jest runa. Moi drodzy, jest runa. Pięknie. Tak więc schodzimy na dół. Moi drodzy, schodzimy na dół, podnosimy furtkę i lecimy do naszego cudownego runiaczka. No dobra, moi drodzy, lecimy, lecimy. Cóż w środku? Jabłko Idun, moi drodzy. 3 z 3 mamy, pięknie. Nasze zdrówcio, moi drodzy, zostało zwiększone po raz kolejny. To cieszy. Obiegniemy sobie ten bajzelek jeszcze dookoła raz. I, moi drodzy, wejdziemy sobie jeszcze do góry, gdyż do góry można było skoczyć. Tak. Zajrzymy sobie do góry i sprawdzimy, cóż ciekawego na górze spotkamy. Dobra, cyk. Dobra, moi drodzy, ojojoj, niedobra, niedobra. Dobra, młody, weź postrzelaj troszeczkę. Siekierko, wróć. Elegancko. Zabijemy sobie koleżku. Pięknie. I pięknie wyleciał z areny. Jeden zdjęty i jeszcze został nam jeden, więc nie pozostaje nam nic innego, jak wbić się teraz na
platformę i porzucać sobie troszeczkę. O, elegancko zleciał, elegancko. Ktoś tu jeszcze pozostał. Pięknie, moi drodzy. Elegancko, moi drodzy, elegancko. Mamy skrzyniunię do góry. Mamy wiadereczka. Mamy sporo wiadereczek, moi drodzy. Dobra, będziemy bliżej, to będziemy, moi drodzy, trafiać. Sprawdźmy, cóż my tutaj mamy. Dobra, wiadereczko, elegancko. I, moi drodzy, bramka. Brameczka, furteczka w górę. I cóż my tutaj mamy? Skrzyniunie. A wy skrzyniuni. Zgryźliwa wiewiórka. Runiczne przywołanie. Przywołuje ratatoska, widmową wiewiórkę, która znajduje przedmioty użytkowe. Ciekawe, moi drodzy, ciekawe. I cóż ta wiewióreczka może wykopać? Ozdrówcio może na przykład wykopać. Moi drodzy, całkiem fajna, fajna umiejętność. I cóż mamy jeszcze? Idealne łuski świata, legendarny przedmiot. Łuski węża świata nasycone światłem Alfheimu. Wykorzystywane do ulepszenia potężnych pancerzy. Można je znaleźć tylko na posterunku elfów światła. Proszę bardzo, moi drodzy, mamy takie fajne gadżety. O, jest zdrówcio. A tu jest do podniesienia, moi drodzy, coś. A tutaj co my tutaj mamy? Cóż my tutaj ciekawego mamy? Tutaj mamy kamolca i tego kamolca, moi drodzy, wciśniemy sobie do naszego otworu na kamolca. Odpowiednio przyszykowanego i spreparowanego, tak żeby idealnie się mieścił. Kamolec jest, ale, moi drodzy, nic się nie dzieje. Co jest? Dobra, mniejsza z tym. Moi drodzy, i lecimy teraz oddać tego kłeścika. Całkiem fajne rzeczy znaleźliśmy w tej miejscóweczce. Także tylko się, moi drodzy, cieszyć. Jednakże trzeba by opuścić już to miejsce. Mamy jeden hamolec, który jest do ogarnięcia. Może nam brakuje jakiejś umiejki. A może czegoś jeszcze tam brakowało? Jedno jest pewne, wcześniej czy później na pewno tutaj wrócimy. Gra nas jeszcze cofnie do tego miejsca. Dobra, moi drodzy, pędzimy. Pędzimy tak, pędzimy po złoto Egira. Elegancko, złotko wzięte i mamy kawałeczek dróżki do przepłynięcia. Pod wodą jest chyba całe miasto. Ano, chłopcze, zapomniane miasto. Jak się nazywało? Właściwie to zapomniałem. A dobra, to jest też już zebrane. Moi drodzy, trzeba sprawdzać za każdym razem te drzewka, bo z daleka nie widać, czy jest żarówka, czy nie ma. Włócznia Odyna przelała życiodajną krew Ymira, pierwszego giganta. Z rozprutego ciała praolbrzyma Ymira Odyn stworzył krainę Midgard. Nazwał się Wszechojcem, jakby to on był stwórcą, a nie jego mordercą. Mały, chciwy tyran. Mimir? A, wybacz, chłopcze. Chyba najlepiej będzie, jak skończymy w tym elegancko. Miejscu. Idealna miejscóweczka na zakończenie opowieści Mimirka. I, moi drodzy, zdajemy kłościka. Moi ludzie... Tak. Zabili... Pozwoliliśmy im spocząć. Ach tak. Więc nawet po śmierci poniosłem porażkę. Ale za życia byłeś honorowy, silny
i wzbudzałeś lojalność. To wartościowe cechy. Prawda, chłopcze? Tak. Aż ciężko uwierzyć, ilu ludziom przewodziłeś. Ja dziękuję za miłe słowa. Niechaj kres waszej podróży będzie lepszy niż mojej. Moi drodzy, przysługa oddana. Wiesz, miałeś rację. Zbytnio się nie ucieszył. Nie da się do końca pogodzić z utratą najbliższych. Nigdy. Moi drodzy, i cóż, w tym miejscu zakończymy sobie nasz dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!